Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Bellride. No i oczywiście bardzo Wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze z poradami. Przede wszystkim tak jest, znów ich było dużo, za które dziękuję, wszystko się przyda. I co ważne, tak jest, mam już 8, jak dobrze to policzyłem, a chyba to dobrze policzyłem, mam już 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie mam 8, mam 7, 8 razem ze mną, członków mojej wspaniałej wioski. Potrzebuję jeszcze jednego i oczywiście z tym będzie trzeba się wybrać do wioski. Nadal nie mam pojęcia, o co chodzi z tym badaj dzwonnicę. Rozumiem, że gdzieś to tam będzie gdzie to będzie? No w technologii, na pewno. Domyślam się, że prawdopodobnie po stworzeniu ratusza. Tak jest, po zbadaniu ratusza, po postawieniu ratusza, kiedy moja wieś stanie się taką lepszą wsią, nie? Mam nadzieję, że tak się stanie. Tak czy siak zwerbowałem dodatkowych dwóch. Właściwie tak, bo zauważyliście, że w mojej wiosce nie ma żadnych kobiet. No to już jest, moi drodzy, jest, ona się nazywa Ingrid Kinborough. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ona miała fajny atrybut. Znaczy, ma go niezłomny. Atrybuty bojowe plus 50%. Produktywność. Zostawia wiele do życzenia. Zawsze coś tam będzie gdzieś tam robiła. Niech sobie tam drepcze, nosi, czy co tam bądź. Będzie robiła, wiadomo, ale ja bym jeszcze chciał kogoś zwerbować, tylko ta wieś jakby nieco pustoszeje, a ja będę musiał się zająć zadaniami w Padstow. Tak się nazywa, tak, ta druga wiocha, znaczy chyba tak się nazywała, więc tym się na pewno będę musiał zająć. Kim ty, przepraszam, jesteś? Jesteś So, I'm rolnikiem, ale busy. ty pewnie będziesz Go chciał find a thief, not yet traveler. But if you can Straszny, afford to help Jezusie those left Mario, in need, 1500 please renomy, tyś respond in zwariował, kind. chłopie. No nie byłbyś najgorszy, no ale masz produktywność, jesteś uczonym, masz badania plus 4, ale jesteś niezłomny, masz dużo atrybutów i ty jesteś rolnikiem. To ma jakby sens, nie? To ma dużo sensu. Może ty, przyjacielu? Sorry, I'm Chono busy. tu. Go find the village. Pokaż mi, I'm sorry, co ty tutaj but I masz? just can't Tragarzem bring byś mógł myself być, to o. trust you yet. Tak czy siak bym You're the one potrzebował, who no, stole my heart. mnóstwa renomy. Jeszcze z tysiaka bym potrzebował dodatkowo. Jesteś tragarzem, stary. No, ogólnie spoko, luz, wiadomo, taki. O, ile ty masz siły, stary. No, w końcu ktoś by się tam mógł wysilić i nosić tarczę, nie? Czekaj, ja mam tutaj coś. Czekaj, nadszedł czas, to jest tą dzwonnicą. Porozmawiaj. Tak jest, porozmawiaj z Amelią. Zaraz z Amelią pogadamy, to raz. Cold up here with the travel Przeczekałem and weather too. dzień, bo tam miałem się spotkać z jakimś markiem jakimś tam Hidołem czy coś w tym stylu i dalej nawet nie mam. O, młotek cieśli, super. Kolejne badania. Nadal nie mam opcji, żeby się z nim spotkać. Wiejski ratusz, czy ja byłbym to w stanie zrobić? Pewnie nie, bo zabraknie mi pasków pewnie, bo trochę sobie pofolgowałem. Dobra, dawaj, tak czy siak, zacznij to już badać. Zacznij się tam, stary, z tym wysilać. Ja tu miałem z Amelią zagadać. Ty jesteś kto? I heard the elder has been asking if No there is super, anyone who can help. stary. Stara, It was znaczy a time się. when you were Ty. more O, wealthy, ty już byłabyś but that was a tutaj. long, Przepraszam, tak to long zabrzmi, time ago. tańsza. Where are you Beatka, ty placed byłabyś za yours? 1200. No to jakby tutaj szału nie ma. Już zaczyna się robić. Czekaj, We are gdzie ty keeping the jesteś, peace here Elżbieta? with the Gdzie jest name ta of Lord Amelia? Ashbourne. Tu łazisz, chodź tu, stara. A little birdie told me Oscar wanted to speak to you. He said it was something to do Ptaszek with mi the powiedział, że information you're Oskar chce z looking tobą for. porozmawiać. You should Powiedział, talk to him. że to coś związanego z informacjami, których szukasz. Powinieneś pójść do niego. W porządku, już idę. Oskar, biegnę, lecę. Co ty mi masz do powiedzenia? Nawet nie pamiętam, o co chodziło w tym jej zadaniu. To po pierwsze, a tu stary. Welcome, noble Witaj, companion. szlachetny towarzyszu. Potrzebujesz pomocy? Mam coś wyjątkowego, a w sumie I'm sorry, but I don't have any nie masz trouble. już dla mnie Anything żadnej else? roboty. No to żegnam. Bo myślałem, że może z tą dzwonnicą to coś z nim zagadam, ale no raczej nie. No po prostu trzeba zbadać jakąś tam dzwonnicę, więc Step to closer, ogarniemy. gentle. Ah, my dear friend, always a Sienano, pleasure to see you. chciałeś ze mną porozmawiać, Actually, ależ oczywiście he's a znasz merchant, kupca Kettle Sim, Ketyla right? Simonda. Well, he Kompletnie mentioned a nie wiem, co to traveler jest za who gość, joined nie? him a few Totalnie. months ago. Trying to Wspominał o offer him a kliencie, ride. który przyszedł do niego kilka księżyców temu, próbując Here's the sprzedać first dość condition. coś tam, coś tam. Super, Clothes oto and sedno blazoned sprawy. with a Na strange płaszczu sigil. widniał dziwny symbol. Wierzę, Your że memory może. is Aha, płaszcz immaterial. chciał sprzedać. Wierzę, że może to być ten sam, którego szukasz. Okej. We Dzięki are za keeping the peace wskazówkę, here. Oskar, idę Your name teraz is do Lord Ketyla. Ashbourne. A Ketyl jest.
Aha, że Ketyl to jest tu chłop stąd, tak? No dobra, no jak Ketyl tu jeszcze jest, jeszcze nie poszedł spać, no to zaraz z nim przegadamy. Siema, stary. Oskar opowiadał mi o zaczarowanym... Zaczarowanym, okej. Okay. Wiem, że tu w ogóle nie ma magii ani żadnych... No, to nawet nie jest low fantasy. To w ogóle nie jest fantasy, a w sumie szkoda. No trochę szkoda. Myślę, że dodałoby to tej grze uroku na 100%. Oskar opowiadał mi o zaczarowanym płaszczu, który ktoś niedawno próbował ci sprzedać. Czy możesz mi o nim opowiedzieć? Och, to bardzo niezwykłe zdarzenie. Wszedł dziwny człowiek z zakrytą twarzą, lekko zdyszany. Niósł bardzo dobrze wykonany płaszcz. Był smoliście czarny, rzadkość w tych stronach. Chciał, żebym mu go odkupił za bardzo uczciwą cenę, więc skorzystałem z jego oferty. Zresztą na płaszczu był symbol, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Oskar powiedział mi o tym, którego szukasz i brzmiał jak ten na płaszczu. Czy mogę zobaczyć płaszcz? No właśnie tu historia robi się jeszcze dziwniejsza. Kilka nocy po tym, jak kupiłem płaszcz, przyszło dwóch brygantów i pytało o niego. I rzecz w tym, że bryganci byli bardzo uprzejmi, nawet serdeczni. Takiego zachowania nigdy nie widziałem u brygantów. Rzucili na stół wielki worek złota, a ja dałem im płaszcz. No jakoś się nie dziwię, zrobiłbym dokładnie to samo. I zakładam, że nie wiesz, kim byli ci bryganci, ani gdzie mogę ich znaleźć. Niestety nie, ale mam nadzieję, że moja historia przynajmniej dała ci coś do roboty. No okej, okay, spoko. Księgę czeladnika, żeśmy dostali jakieś wskazówki. Wskazówka do pieczęci Herdin. Ketel Simon ujrzał symbol na znakomicie wykonanym czarnym płaszczu, który sprzedało mu dwóch nieznajomych, dwóch dobrze wychowanych brygantów. Później kupiło od niego płaszcz za wysoką cenę. No dobrze. Przynieś rogi jelenia. Dalej mi to nie idzie. Znaczy nie, kilka jeleni upolowałem, tak, bardzo, i niciula. W ogóle. Jak jedno mi dropnęło te rogi tego cholernika, no to zrobiłem to trofeum dla starszego wiochy i na tym się jakby impreza zakończyła, nie? Czekaj, złote łuski. Co tutaj było? Kawałek wędzonego mięsa do... Aha, kurde, faktycznie. No to byłoby trzeba ogarnąć. Stary, a tak swoją drogą, bo ja mam trochę kasy. Co mogę u ciebie kupić? Zasadniczo nic, co by mnie tu w ogóle interesowało. Żegnam. Nie, to nie. Ratusz. Ratusz to byłaby fajna rzecz, ale fajniejszą rzeczą byłoby móc tworzyć drogi. Tak jest. Właśnie mówię o tych wydreptanych ścieżkach. Jakoś nakreślić sobie tymi drogami ramy mojej wioski, czy coś w tym stylu, bo i tak się zastanawiałem. Ja nawet nie jestem za bardzo na środku tej Doliny Słońca. Ja myślę, że ratusz prawdopodobnie postawię tu. W ogóle będę to jakoś rozszerzał, żeby tutaj zahaczyć o pozostałe miejsca, gdzie mogę jakieś surowce zbierać. Tym bardziej no, będę potrzebował więcej jedzenia, będę potrzebował więcej grzybów, będę potrzebował więcej jagód, czosnek, o którym wspominaliście. Tak, czosnek tu czosnek jest. Tylko czosnku w zimie niestety nie zbiorę, także muszę sobie poczekać. Mam jedną sztukę czosnku, jedną malutką i ona niech sobie na razie tam leży, jakbym jej do czegoś potrzebował, a tam bym się wybrał. I jeszcze jedna sprawa, muszę zrobić właśnie chatę błotniaka, znaczy tego chłopa, co będzie kopał błotko, no bo też tego będziemy potrzebować i zastanawiam się, czy on to już jest w ogóle poza Doliną Słońca, to już jest następny kraina, biom. Jak zwał, tak zwał. Hrabstwo nie. To hrabstwa są większe w ogóle. To nie tak. Co ja chciałem zrobić? Aha, chciałem rzucić tutaj okiem. Wymagane zasoby. 3 razy gwoździe, proszę bardzo. 3 razy gwoździe oraz 5 pasków. Pasków nie mam, bo już domyślam się, że wszystkie paski jak były, to już się zbyły. Tu byście mi może gwoździe zrobili. Sztabki miedzi, proszę bardzo. Gwoździe sztuk 3 poproszę. Mnie tutaj uczynić, chociaż właściwie zróbmy to tak, bo ja na pewno w przyszłości będę gwoździ potrzebował, zróbmy tak, jak im się będzie nudziło, niech to ogarniają. Czy tutaj w odpowiedni sposób jest zadbane, gówno jest zadbane, bo nawet drewna żeście tu nie dostarczyli, jełopy. Tutaj jest ognisko z kotłem, dodaj drewno, ale bardziej, o, weź gulasz bardzo, bardzo chętnie, chociaż zaraz pójdę spać, więc go nie będę jeszcze zjadał. Gulasz mięsny, świetnie. Zajęliście się tym, super. Pułapki działają, zbieracie mięsko, więc nie ma większego problemu, ale widzę, że żrecie to po prostu, kurde, wafel na potęgę. Tu zero litości, nie?
A czemu mi tutaj... Aha, bo są dwa, tak? Jeden jest mięsny, drugi jest grzybowy. Okej. Okay. Czy ja coś bym chciał? Czy ja mam książkę jakąś odpaloną? Nie mam, a może bym sobie coś podbił. Co mamy w książkach? Badań nie bardzo, rzemiosło niekoniecznie, rzemiosło, czeladnik, rzemiosło, gotowanie. Broń jednoręczna, a właściwie... A co ja tutaj mam? Pracownika. Mhm. Pracownik, dobra, tą sobie machniemy. Przepraszam bardzo, do czego to było? Do jednoręcznej, proszę bardzo, czytaj. No idziemy się zdrzemnąć, tak jest, idziemy się skimać. Może teraz będzie to zadanie się jakby, wiecie, przekręci i teraz będę mógł zajść, pójść do tego chłopa, co tam z nim miałem pogadać w ogóle. Znaczy, właściwie z dwoma chłopami tam miałem jakby pogadać. No naprawdę, ale skończyłaby się już ta zima. Poważnie. Kawałki wędzonego mięsa. Ja nie wiem, gdzie ja ogarnę kawałki wędzonego mięsa. No musiałbym wędzarnię postawić i z dala od moich gotujących wieśniaków. Chyba, że gdzieś bym kupił. No to może byłoby nawet szybciej. Tu nic nie skuramy. Poczekaj do jutra. No pokaż, śledźmy to. Tak, śledzimy to. O, no jest, pojawił. No super, fantastycznie. Jest chłop, jest chłop. Bardzo fajnie. Coś byśmy zjedli może? Zostawiliście mi jeden gulasz. Oj, dziękuję wam bardzo, łaskawcy. Dawaj tę jagodę, też ją zjemy. Bierzcie się do roboty, bo tam mięso się psuje, nie opindalać się. Dobra, sztabki, w ogóle dymarki. Dymarki postawiłem dodatkowo tak samo. Mam trzy dymarki. Jeden do robienia cyny, drugi do robienia brązu, trzeci do robienia miedzi. Tak jest, tak to stwierdziłem. I jak będę, nie wiem, miał wytapiać jakieś tam żelazo czy inne cholerstwo, zrobię dokładnie to samo. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam nad dodatkowym właśnie kociołkiem. Choć, kurde, zużywa to straszne ilości drewna. Wręcz powiedziałbym masakryczne ilości drewna. Właśnie, jak ja mam ustawiony pułap, bo zapomniałem o tym, produkcja, zbieranie, nie, zbieranie tu, obóz drwali, stary, co ja ci dodałem, drewno, absolutnie nie, absolutnie, absolutnie totalnie za mało, dawaj do 50, ja muszę mieć full drzewa, tak jest, i to będzie robił obóz drwali, okej, obóz zbieraczy, czy mamy tutaj, tu mam drewno, nie to, czekaj, tak, nie, tak, o, tak, tak bym chciał, dawaj do 50. Zbieracie bez w ogóle tutaj litości. Nie ma przebacz. I ten obóz tak samo. Dokładnie, ten obóz też by się tym zajął. Proszę mi to zbierać. Mógłbym z kłód jeszcze uzyskać drewno. I to też nie jest głupi pomysł, żeby raz za czasu coś ogarnęli. Zbieranie, polowanie to by było chyba w rzemiośle. Stół tkacki, ognisko, kocioł, warsztat. Jest punkt drwala. Drewno, mamy 22, to ja bym chciał, żebyś uzupełniał, proszę ja ciebie, do 32, a w sumie ciul z tym. Dobra, jak braknie kłód, to drwale zaczną ogarniać. Proszę się tam wziąć za robotę. Tak, żebyście coś robili, a nie opieprzali się. Nie po to, po to was tam mam, żebyście nic nie robili. Tak jest. Żebym was za darmo żywił. Zresztą sami sobie żarcie, w sumie zbieracie i gotujecie, więc... Wiecie, o co chodzi. Jesteś swój chłop, znaczy się mój chłop, ale wiesz, o co chodzi. Także hop, hop, hop. Dobra. Gdzie ty, chłopie, jesteś? Tu jesteś, z tobą miałem pogadać. Czy mógłbyś... No właśnie, czekaj. Z kim ja teraz rozmawiam? Theodor Hev. Okej. Okay. Poczekaj do jutra, no... Nie wiem. Dobra. Pracowałem nad tą przeklętą karawaną, więc nie byłem w stanie skończyć broni dla załogi. Fajnie, nie mogłeś mi o tym wcześniej powiedzieć, nie? Co mogę zrobić? Jeśli mógłbyś pomóc mi w ostatnich broniach, których potrzebuję, byłbym bardzo wdzięczny. Czego potrzebujesz? 3 topory i 2 łuki powinny... Wspaniale, po prostu wspaniale. Powinienem być w stanie to zrobić. Super, i stary, naprawdę, naprawdę nie mogłeś mi o tym wspomnieć totalnie wcześniej, nie? I na przykład, widzicie, tu mam, tak, teraz gadałem z tym Theodorem Hugh, tak się nazywałeś, stary, jesteś Theodor, i tam mam jeszcze jakiegoś jednego gościa, no to jest on, z nim zagadałem, tutaj, tak, oto zadanie, tak, śledź to zadanie, dziękuję ci bardzo, ale tu mam jeszcze, ach nie, kurde, no dobra, to jest odznaczone przecież.
Z nim pogadałem, przynieść 3 proste topory i 3 i 2 2 2 łuki. No, jakby fajnie, tylko tak jak mówię, no szkoda, że to zadanie zostało w ten sposób rozbite, bo mogłem to zrobić już dawno temu, kazać to komuś zrobić i tak dalej. Moje proszę ja was, wieśniaki, by się tak nie opieprzały przez zimę, tylko coś by faktycznie robili. Zasłużyliby sobie na te pyszne gulasiki i tak dalej, ale tu nie. Ale właśnie, zastanawiałem się ostatnio, rozkminiałem w ogóle kwestie tych zadań. Tak, są denne po prostu, są totalnie denne, ale mi to nie przeszkadza. Naprawdę, jestem sam zaskoczony tym, że mi to nie przeszkadza, bo jakby na to nie spojrzeć, to Robin Hoodem to ciągnie z każdej strony, a wiecie, jakie ja mam podejście do Robin Hooda, więc nie za bardzo, ale z drugiej strony nadal bawi mnie ogarnianie tego pieprznika tutaj. Właśnie, ty, kurde, czy moje rzepy, przepraszam, urosły? Czy w Rzepolandii coś się zmieniło? Proszę bardzo, mam studnie sobie jeszcze dorobiłem. Mam 4. Znaczy studnie. Zbieracze wody. Rzepa sobie rośnie. Strasznie długo rośnie ci stara, powiem, wiesz? Len zresztą tak samo. Chyba byłoby trzeba dorzucić jeszcze jakieś farmy, tak myślę. Że to nie byłby głupi pomysł. Teraz tak pomyślałem. No, dawaj mi farmę. To mnie i tak nic nie kosztuje, a wam się przynajmniej nie będzie nudziło. Tu sobie... Aha, to nie usunie tych drzew. No dobra, spoko. A dobra, kurde, ja się przejmuję. Tutaj tą farmę zaraz wciśniemy. Chociaż nie, bo tu jest neutralna wioska. No w najgłupszym miejscu to chyba wstawiłem, w jakim tylko mogłem. Tutaj? A czemu wy nie? Proszę cię bardzo. Zarządzaj farmą. W pierwszej kolejności oczywiście żarcie, czyli ziemniory, rzepory, rzodkiewa, burak, cebula, a resztę sadźcie jak wam się podoba. Chociaż myślę, stary, że w drugiej kolejności byłaby szałwia, czosnek, jeśli kiedykolwiek znajdę jakieś nasiona czosnku, byłoby super. Reszta może zostać tak jak jest i będziecie sadzili, co wam tam, chociaż czekaj, tam mam lnu nasadzone, to tutaj sobie damy konopie na trzecim, o tak, proszę bardzo, proszę się tu tym zająć, ja nie mam czasu, ja jestem zajęty teraz, tak, ja mam mnóstwo roboty, to znaczy się tak, ja bym musiał zrobić te topory, bo ja raczej nie mam narobionych żadnych nowych toporów. Czekaj, czy ja muszę zobaczyć w ogóle, co tu w tych moich magazynach słychać. No, wali biedą, tak jest, wali straszną biedą. Mam nadzieję, że stodoła ma mega, mega wielką pojemność, przynajmniej liczę na to, liczę po prostu na to. Nawóz, świetnie, mam nawóz, super. Matko, przecież ja będę potrzebował 100 tysiąców, milionów tego drewna, ale miałem iść po czosnek. Tak jest. Krótki łuk związu, prosty topór. Prosty topór potrzebuje jeszcze chyba kamienia, z tego co pamiętam. O, to na pewno. Drewno to my sobie ciupniemy gdzieś z dala od domu. To właśnie myślę, że tutaj będzie dobre miejsce na to, żeby to ogarnąć. Kurde, właściwie jak jestem koło Padstow, to ja mógłbym pozbierać te zadania, które tam są. Ja nie zdziwię się, jak się jakieś zadania pokryją, to raz. A przynajmniej będę to mógł ogarnąć i zaplanować produkcję, bo na pewno będzie znowu jakieś przynieść coś tam, zapodaj coś tam i tak dalej, nie? Oj, też jest jasno, może jakiegoś jelenia tu upoluję. Jest taka możliwość oczywiście, jeśli jakiś jeleń by był na tyle łaskaw, żeby się tu w ogóle pojawić, czy coś. Ostatnio tu były 2 dziki w ogóle siedziały w krzaczorach. Tak sobie, o tak sobie idę, a tu są dziki, nie? Mówię, chodźcie dziki, idziecie ze mną. No i ja w ogóle dziki za to szanuję, fajni goście przyszli. Zginęli, dali mi mięsko, dali mi skórę, fantastycznie. Co my tam mamy? 50% najazd. No, spoko, luz. O, chodź czosnku. Jeszcze jakbym, kurde, tutaj jakieś nasiona czy jako czosnku ogarnął, to już w ogóle byłoby pięknie. Ale widzę, że czosnek nie chce współpracować. Znaczy, tu mamy konopie akurat, to nie o to mi chodziło. To czy tu jest, to już jest wszystko, jeśli chodzi o czosnek. Czy mamy tu jakiś czosnek jeszcze w okolicy? Tu jest szałwia, tu jest szał... Aha, no to już jest... Dolina Słońca. To bardziej tu powinienem szukać, nie? Tu była Trzcina Rzeczna, tam mamy czosnek i tu było to obozowisko bandytów. Tam mamy szałwie. No mógłbym właściwie się tam kopnąć, dlaczego by nie? Nie jest to jakoś super daleko. To po pierwsze. Czy ja mogę znaleźć na przykład jakiś randomowy czosnek tak po prostu? Czy to jest traktowane jako po prostu skupiska? Że czosnek musi być tam i koniec, kropka. A czekaj, coś tam widzę, ale to chyba też jest trzcina na drugim. No zresztą wypadałoby, żeby tu była trzcina, nie? Tutaj przybliż.
No, wiadomo, przecież to rzeka jest i tak dalej. Dobra, widzę, że się tam fest zajęli drewnem, ale to bardziej chyba z kwestii tego, że drwal się odpalił. Znaczy kłody, pewnie kłody są jak dzikie rąbane. O, bandytkowie tam nawet jacyś idą. Kamień niekoniecznie, czosnek poproszę. Czy jest tu więcej czosnku? Oskar Angmar czuje się neutralnie. No to bardzo fajnie, cieszę się. Nie, kamień akurat. No dobra, i tak mam miejsce w plecaku. Dawaj mi to tutaj. Tu widzę jeszcze jakiś czosnek, ale on jest niemalże niewidoczny, ten czosnek, nie? Kurde, czekaj, chwila, moment. Bandyci, halo, halo, kierownicy, chodźcie tutaj. Ja żartowałem, wy fajni jesteście. Hono tu. Przecież ja pasków potrzebuję. A ja takie dobrodziejstwo tutaj mi ucieka. Dawaj grzyba, bo mi tutaj już trochę zbrakło jednej żywności, to się trochę zbustujemy. Gdzie wy jesteście? Halo, kierownik, gdzieś ty poszedł? Wyście tam w ogóle gdzieś w las poszli. Dawaj łuk, bo was nie widzę. No pewnie siedzicie gdzieś w krzakach i znowu wlezę wam do mordy, znając życie. Nie, dobra, widzę tam jednego. O, odpaliliście się w moją stronę. Super, przynajmniej będę widział, kto i skąd. To jakoś bardziej wprost, może stary? A, ty, kurde, nawet go trafiłem. No niesamowite. Ty, i to nawet był dobry strzał, z tego co widzę. Och, mój ulubieniec po prostu starczą. Super. Super. Uwielbiam po prostu gości starczą. Ten tu się w ogóle. Jezus, jaki on ma sprint. Chłopie, zlituj się. Nie. Nie, jeszcze miecz ma. Ja tu mogę zaraz być. A. Spoko, dobrze. Uciekaj, rozumiem. Powaliła cię po prostu moja waleczność tutaj. Bardzo dobrze. Gdzie tu jest? O, dawaj szczątki. Co tu mamy fajnego? I jest pasek, dziękuję bardzo. Mamy pasek, czekaj. Ten w ogóle ruszył tam jak dzik gdzieś na drugą stronę. O, gwoździe miedziane zostały stworzone. No to też fantastycznie. Sztabki miedzi. Ja widzę, że tam wszystko jest na pełnej. Gdzie ja wlazłem? Co tu jest? Kolejne błotko. Okej. Dobra, tego chłopa mi w ogóle wywiało. Znaczy tych bandytów, o to mi się rozchodzi. Jeśli chodzi o bandytów, to dobrze byłoby. O, mamy czosnek. No przecież ja mogę upolować jakiś ten obozowisko. To też nie jest głupi pomysł. To jest nawet, powiedziałbym, dobry pomysł. Tym bardziej, że trzeba mi tych nieszczęsnych pasków. Na czosnku już trochę nazbierałem, więc nie jest źle. O, tam jest jakiś dym, więc to prawdopodobnie będzie w tamtym kierunku. No, oczywiście, że tak. I oczywiście będę miał pod górę. Ja ich nie będę widział. Nie będę ich widział z daleka, żeby ich na przykład zacząć zdejmować albo coś w tym stylu. Co ja po prostu uwielbiam. Gdzie tu jest bardziej płaski? No tam musiałbym ich obejść dookoła. Wtedy kombinować, w nich strzelać. Ale spoko też to. Czy spoko jak spoko? To też uważam, że to jest kolejny exploit. Walcząc z bandytami, wystarczy stanąć sobie na. O! Dzień dobry, a pan jest kim? No na pewno nie bandytą, bo cię chłopie nie widzę. Coś tu jest za jeden gościu. Tomasz Groby. O co? Kim ty, stary? Przepraszam, nie mam teraz czasu na pogawędki. Okej. Rozumiem, że z tobą chyba będzie związane jakieś zadanie. Tam widzę, że nadchodzi trzech albo czterech bandytów. Czterech nawet bandytów. Proszę bardzo, no wspaniale. Dobrze, że ich tych tutaj nie zaatakowałem, bo oni pewnie pójdą tam do tego obozu się założę. Czekaj, ja im przetnę drogę w tym miejscu. No oczywiście, że tak już totalnie wlazłem na nich. Jakby mogło być inaczej. Tam jest jeden łucznik, dwóch chłopa, żaden z tarczą. To akurat się bardzo dobrze zapowiada. Jakbym cię w łeb strzelił. O właśnie, stary, to lubimy. Strzelanie prosto w głupi bandycki ryj. Aha, dobra, to nie tak miało być, ale kurde, panie, piękny slalomik. Świetnie się to stary zrobił, bardzo mi się to podobało. O, ciebie mamy, chłopie, z głowy. Za 45, to ty już jakiś poważny zawodnikiem byłeś. Dobra, ten już postanowił się chyba wycofać. Tam mamy u góry dwóch, to chyba ci jego kompani, myślę, tak albo nie, nie mam pojęcia. Co w ogóle mi nie przeszkadza, albo on był z tego obozu? Jezus, dobra, nie, ktoś coś. Nie wiem, ten jeden chłop się na mnie tu widzę uwziął. No dobrze, no stary, no co ja ci będę tu dużo gadał. Jak już tak bardzo chcesz,
To ja oczywiście bardzo chętnie ci pomogę. O, bardzo ładny headshot, stary. Jeszcze dodatkowo dostaniemy... dostaniemy z... tak, sławę. Oczywiście, że wędzona ryba. Łódźcie pierona jasnego. Dawaj mi to. Oczywiście, że wcinamy. Wielka radość. Czekaj, ilu was na chłopy jest? Bo ja widzę, że tam jakby dwóch... Kurde, was tu jest jeszcze więcej? Ach, dobra. Teraz ogarniam, co tu się stanęło. Spróbujmy, no. Kogoś może trafię, albo i nie. Trudno powiedzieć. No, ktoś mnie na pewno zobaczy. To jest niby... Czekaj, ty... O, nawet się udało trafić. Nawet udało się trafić dwa razy. Dwóch chłopów z tarczami, dobrze widzę. Nie, jeden chłop z tarczą, ale z mieczem i tak dalej, i tak dalej. Tu jakby jestem trochę niezainteresowany, rozumiecie? Takim... O Jezu, ale się wpierdzieliłem. Stary, w drzewa. Bardzo, bardzo źle. To było błędne. Ciekawe, jak daleko wy możecie odbiec. Chłopaki, zanim stwierdzicie, że to jednak nie jest wasz rewir, idziecie do domu. Bo zaraz zawiniecie żagle. Ja, no, już? Nie? Jeszcze nie? Się musicie zastanowić nad tym, tak? Ja mogę sobie taką rundkę z wami... A, już żeście się chyba odpalili do domu. No. No to bardzo fajnie. Trafiłem go, czy go nie trafiłem? Sam nie wiem. Dobra. No dużo was, chłopy, dużo was, a ja mam zdecydowanie za mało strzał na takie... Jezus, ten się tu już... Używa się starczą, chłop, masakra. Czy jestem w stanie cię w ogóle trafić nie w tarczę na przykład? Bo to jest takie trochę, powiem ci, kurde, słabe, że ty się nie bronisz, ty w biegu... Biegnąc wyłapujesz moje strzały. Zresztą, czego ja się spodziewam po ultra drewnianej mechanice, nie? Aha, no dobra, tu już jest jakby koniec ich zasięgu. No dobra, niech będzie i tak. Czekajcie, gwoździe zostały ogarnięte. Teraz miałem popatrzeć na te badania nieszczęsne. I tu mi brakuje, no właśnie, tu mi brakuje tylko i wyłącznie tych pasków. Póki co mam dwa, no przydałoby się jeszcze mieć te trzy. O, tu są jacyś goście. Dzień dobry. No to muszę... Jezus Maryja, ty, to było naprawdę dobre, stary, muszę ci przyznać. A nie wiem, czyście obydwaj we mnie po prostu trafili. Bo ja bym tu nie chciał mimo wszystko umrzeć, ale strasznego headshota żeście mi w łeb sprzedali. Strasznego, okrutnego nawet bym powiedział. Ty, nawet go trafiłem. O, proszę, jak ładnie. Ale ty, no to jest zwykły chłop za 25, nie? Jakie oni mi tu headshoty w ogóle sprzedali w tym momencie? Nie wiem, czy przyfarcili, czy o co chodzi. Znaczy, ogólnie fajnie, że tu jest tylu bandytów w okolicy. Jezu, zawiodłem się na tobie. Stary, to po pierwsze. Może ten kolega niżej. Ile mi zostało? 8 strzał. Za mało. To jest za mało strzał na to, co chcę robić, czyli nękać bandytów całymi stadami. Aha, no dobra, czeladnik, zręczność, no dobra, no miło, fajna znajda, ale akurat nie na to totalnie liczyłem, nie? Tam idzie, tam jest, co tam jest? Uźwa, ty, tu niezłe brygady są, no. Ktoś tam z czymś walczy, tylko nie rozumiem, kto z czym, bo słyszałem jakieś krzyki. No was tu jest z powrotem 5, więc, aha, nie, to znowu jest ten chłop, co sobie tutaj drepcze. Ciekawe, o co będzie chodziło. Czy z nim będzie jakieś zadanie w stylu przyjacielu drogi? O, dzień dobry. Monety, księga, wyborny gulasz. O, tak, wyborne gulasze. To lubimy, takie rzeczy lubimy. Wyborny gulasz, poproszę. Super. Jakby, no wszystko fajnie, ale tak jak mówię, no chyba z nim będzie takie zadanie, że przyjacielu, drogi bohaterze, mój wspaniały, pomóż mi tutaj wytłuc tych bandytów. No tak bym to ocenił. Dobra, tym bandytom na razie muszę dać spokój, bo z nimi tak by za bardzo nic nie zrobię. Tu jest teren leśny, coś w ogóle jest mega. Co to są za chłopy? No chłopy bez tarcz, to jakby jest jakiś plus. Nie wiem, czy chłopa trafiłem. W ogóle powinienem, nie wiem, aha, dobra, kogoś trafiłem. Krzak mi kuźwa zasłania. O!
centralnie w czoło, stary, ja nie wiem ile ci zostało, ale po mojemu to chyba z jeden hapek na bank. Jezus Maria, wlazłem im do obozu. Poważnie? O, o to mi chodziło, żeby cię stary skasować. A ten drugi to w ogóle ma młotek, nie? Żeby było śmiesznie. Czekaj, ty stary, ile mi zostało? 3 strzały, no to a, jeszcze tarczownik do tego. Matko, naprawdę. Idźcie już sobie, ja wiem, że chcecie iść chłopaki do domu i tak dalej. O właśnie. No i na przykład ten się nie wrócił, temu się już zasięg skończył i on stwierdził, że Jezu, tam następni bandyci z góry. O, z lewej, z prawej, masakra po prostu. Dobra, spadajcie w cholerę. Mamy jednego, żeśmy upolowali jeszcze, mam nadzieję, że będzie miał jakiś paseczek. Masz przyjacielu, drogi, paseczek? Masz paseczek, fajny z ciebie chłop. Nie wiem, ktoś mnie atakuje. Chyba atakuje mnie. Fajnie, że... A, tak właśnie myślałem, że ten młotek będzie dość zawadijacki. O! Idealnie, stary. Dawaj, szczątki i znikamy. Jak cudownie. 4 paski. Kto tu jest? Nie, ty tu jesteś, a mi zostało 0 strzał. A wręcz na pewno nie mam zamiaru się z nimi tutaj wchodzić w debaty. Bo to jest bez sensu. Ta strzelanie z łuku mi idzie jako tako, bym powiedział, a walka wręcz to w ogóle nie idzie, nie? To jest kompletnie totalna padaka. W moim wykonaniu, nie wspominając o mechanice walki tutaj, nie? No ale o tym tutaj nie trzeba wspominać. Trochę mi to przypomina, kurczę, pierwszego Gothica, nie? Jak tam się tą bronią machało jak cepem, jak się jeszcze nie wyszkoliło, nie tak lewo, prawo. Tu niby mam tak, że mogę cepa z góry sprzedać, mogę z boku, ale to muszę manewrować przy tym myszą, tak? Lewo, prawo, a jakoś podczas walki to szczerze średnio to widzę. Co tam jest u góry? Bandyta, no ale dobra, ty tam będziesz miał jakąś większą imprezę, stary, a ja tą moją śmieszną maczugą to też nie naszaleję. Ty, czym ja? Mi ile mam siły? O, świetnie, ja sobie muszę stworzyć ten... Wytworzyć muszę sobie młot bojowy, bo mam, jest tam taki chytry bajer. Tu jest 2 bandytów. Czy ja bym chciał z nimi? Kurde, no nie wiem, no brakuje mi tego jednego paska. Szkoda, że nie mam strzału, no. Ja mam nadzieję, że w przyszłości jakieś większe kołczany może albo coś. Tam jest chłop z łukiem i chłop z czymś tam. Ty, to są 2 chłopy z łukami. Aha, super. A czy ty możesz sprzedawać na przykład strzały swojemu kumplowi? W plery? O, bardzo ładnie, stary. To mi się podoba, że aż przyfarciłem, że trafiłem na 2 łuczników, to jest po prostu niesamowite, nie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz jeden z was ma mieć pasek, mnie to nic nie obchodzi. Świetnie. Jest pasek? Twój tata to grubasek. Dawaj mi to tutaj. A ty? A ty masz... Ty masz grzyb. Zajebiście, stary, naprawdę. Szacunek w opór. Fest. Ale dobra, jest 5. Super, o to mi chodziło, żeby zbadać ratusz. I można będzie co nieco ogarniać. Troszkę tej renomy udało się naklepać. Co jest bardzo zdecydowanie pozytywne. Tak czy siak jej potrzebuje... O, jeszcze jest czosnek. Chodź, stary. Bo ja byłbym wysoce zainteresowany naprawdę tymi... jakimiś ziarnami czosnku, nasionami, przepraszam bardzo. Chociaż wydaje mi się, że to po prostu ząbek czosnku się sadzi i on sobie później kiełkuje jako czosnek i tak dalej. No, ale ja się tam w sumie nie znam do końca, jak to powinno wyglądać. Dawaj, co mamy jeszcze tu czosnek. W grze o tron był cebulowy rycerz? Tak mu było? Chyba tak, nie? No to ja zostanę czoskowym rycerzem w takim wypadku. Niech będzie. Na potęgę posępnego czosnku. Teraz będę mógł robić sobie ten lepszy gulasz. No, on zdecydowanie bardzo, bardzo boostuje. Tylko do tego potrzebowałbym jeszcze większej ilości, nawet nie ilości, różnorodności mięsa. Bym potrzebował, tak? Tego większego mięska i tam jeszcze było, no nie gadaj, że tu nie wyjdę, nie? Aha, rozumiem, że to jest bariera nie do przejścia. Okej, rozumiem. Jestem w stanie jakoś wyski... Ty, nawet... O, cię proszę.
Co za magia, gdzie to było? Tu żeśmy szli, dobra. Ruszamy do tego miejsca. Dobra, czosnkowy rycerz na pewno będzie się musiał zająć... Kurde, deski. Teraz mi się to pomyślało, przecież ja już mogę tworzyć deski. A domyślam się, że wszystkie struktury, pewnie z ratuszem na czele, będą wymagały już desek. Tak samo jak stodoła. A stodołę bardzo bym chciał, no. Jeśli stodoła będzie po prostu większym magazynem i tak dalej, i mam nadzieję, że będzie o wiele większy niż te 400, które serwuje nam tutaj magazyn, no to byłoby bardzo, 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 bardzo miło. Czy, przepraszam bardzo, czy wy wzięliście się to w ogóle za jakąkolwiek robotę do ciężkiej cholery, czy nie za bardzo? Nie, macie to, no właśnie, w głębokim poważaniu. Wspaniale. Ten, widzę, ty tu łazisz, stary, pilnujesz tej rzepy, pielenie, no to hello, nie? Chyba nie macie nic do roboty, to byście się wzięli za to pielenie do cholery jasnej, nie? Czekajcie, to jeszcze dorzucimy, która jest 20-30, świetnie. Może by to jeszcze kto pobadał. Będzie ktoś tak miły i ogarnie temat. Co myśmy tu dostali? Łucznictwo, zręczność i badania. No okej, okay, dobra, na razie to wrzucę tutaj. Później się zastanowię, co z ów fantem zrobić. Czekajcie, bo ja tam jakieś trzoski, konopie nazbierałem. To by wypadało to tu zrzucić. Tak jest, trzoski tu. A, 20 trzosków. No to już od razu lepiej wygląda. Masz kamień, bandaże mam tam, liny tam chyba też były. No, widzę, że robicie robotę z tymi gulaszami. Bardzo fajnie. Szałwia? No jest, bo szałwi oczywiście też potrzebujemy. Bandaże lądują tutaj. Pokażcie mi, jak to wygląda. Jak wyglądają nasze w ogóle zapasy. No tutaj to jest żal. A to są dwa gulasze, nie? Pułapki? Spoko. W takim tempie... no to ja tu jakiegoś wielkiego sukcesu nie przewiduję. Aha, tu konfiturkę robisz. Świetnie. Gulasz grzybowy. A tu nie robicie nic, bo nie wiem właściwie, dlaczego nie robicie nic. Tam dałem, co ja tu dałem? Czekaj, co ja tu ustawiłem? Chwila, moment. Tutaj mam gulasz grzybowy. Gulasz grzybowy. Konfitura, tak jest. To chciałem. A tutaj rozkazałem gulasze ogarniać. Więc, aha, no że nie mamy mięsa. No, okej, okay, okej, okay, spoko. Jeśli tak do tego podchodzicie, no to kim jestem, żeby wam tutaj przeszkadzać? Dawaj, zrzemniemy się do jutra. Bo ja bym chciał zobaczyć, jakie są wymagania odnośnie postawienia ratusza. Jeśli postawienie ratusza będzie wymagało desek, a prawdopodobnie w 99% jestem tego pewien, że tak. Franciszek coś tam. Franciszek jest niezadowolony. Dlaczego Franciszek jest niezadowolony, proszę państwa? Bo ranny, jeszcze nie martwy, osłabiony naciągacz. O, widzisz. Haha. Teraz mi wszedł ten minus. W twojej osadzie mieszka ponad 3 osadników pochodzących z tej samej wioski. No bardzo ciekawe, że wcześniej nie wpadało coś takiego. Teraz dopiero jemu wpadło coś takiego, tak? A ranny jeszcze nie martwy. Rozumiem, że ty stary... O, wiejski ratusz jest, świetnie. Gdzie cię stary poskładało, ty im powiedz? Gdzie cię, Francek, tu jesteś, robotnik? Ja muszę, nie wiem, ja muszę wziąć jakiś ten... Odblokowałeś poziom technologii 2. Świetnie. Centralny węzeł komunikacyjny każdej wioski i pierwszy duży kamień milowy, który odblokowuje bardziej zaawansowane budynki, a także czyni cię większym zagrożeniem dla innych frakcji. Wspaniale. Coś więcej na ten temat? Guzik więcej na ten temat. Dobra, pokaż mi to. Gdzie my tu mamy coś takiego jak ratusz? Wiejski ratusz potrzebuje ode mnie kłód 15 sztuk, 15 gwoździ, 30 lin, 90 drewna, 80 desek i strzechę do tego. Zajebiście po prostu. A żeby wytwarzać strzechę, no właśnie, wymagam, potrzeba mi rolnictwa, ale któryś z tych moich ziomków ma rolnictwo, no ja jeszcze będę potrzebował słomy, czyli będę potrzebował pszenicę i tak dalej, i tak dalej. Zajebiście po prostu. Nie wiem, coś z tym będę musiał zrobić. Gdzie jest Francek? Gdzie ty, stary, poszedłeś? Francek jest tam. Francka chyba byłoby trzeba uleczyć, myślę. Czekaj, jak cię kliknę. Morale. Ja cię muszę chyba bandażem potraktować, nie? Ja Francka będę musiał chyba bandażem potraktować, żeby go uleczyć, żeby mu tam... Bo, że... Nie wiem, ranny, ale jeszcze nie martwy. Rozumiem, że... W sumie nie wiem, na co on się tutaj...
Kto go tu w ogóle, co? Tu nawet nie ma wilków. Wilki są w ogóle tam gdzieś dalej, dalej, dalej. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Dobra, ja wam powiem tak. No oczywiście w tym odcinku to by było na tyle. Tak jest, czoskowy rycerz musi ogarnąć temat, bo wy mnie ostrzegaliście o tym, że ratusz będzie potrzebował niesamowitych ilości surowców, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. Jeszcze desek do tego, a ja nawet jednej złamanej deski nie mam we wsi. Więc będę to musiał oczywiście ogarnąć. I proszę bardzo, zagrożenie najazdem też wzrasta, więc jupi, nie? Jest dobrze. Także, moi drodzy, no jeśli odcinek się podobał, to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jaki subeczek też byłby oczywiście mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.